łaski Chrystusowej będziemy kontynuowali naszą lekcję z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian z Nowego Testamentu, rozdział 2 od 12 wersetu. Drugi list świętego Pawła do Koryntian, ciąg dalszy naszej lekcji z drugiego rozdziału z 12 wersetu. Gdy przybyłem do Troady dla zwiastowania Ewangelii Chrystusowej, a drzwi zastałem otwarte w Panu, nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam Tytusa, mego brata, toteż pożegnawszy się z nim, odszedłem do Macedonii, lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu, bo my nie jesteśmy handlerzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Czy znowu zaczynamy polecać samych siebie, alboż to potrzebujemy jako niektórzy listów polecających do was albo od was. Wy jesteście listem naszym, napisanym w sercach naszych, znamy i czytamy przez wszystkich ludzi. Wiadomo przecież, że jesteście listem Chrystusowym sporządzonym przez wasze usługiwanie, napisanym nie atramentem, ale duchem Boga żywego, nie na tablicach kamiennych, lecz na tablicach serc ludzkich. A taką ufność mamy przez Chrystusa ku Bogu, nie jakobyśmy byli zdolni pomyśleć coś sami z siebie i tylko z siebie, lecz zdolność nasza jest z Boga. Kto też uzdolnił nas, abyśmy byli sługami nowego przymierza, nie litery, lecz ducha, bo litera zabija, duch zaś ożywia. Jeśli tedy służba śmierci wyryta literami na tablicach kamiennych, taką miała chwałę, że synowie izraelscy nie mogli patrzeć na oblicze Mojżesza z powodu przemijającej wszak jasności oblicza jego, czy niedaleko więcej chwały mieć będzie służba ducha? Jeśli bowiem służba potępienia ma chwałę, daleko więcej obfituje w chwałę służba sprawiedliwości. Ale bowiem to, co niegdyś miało chwałę, teraz nie ma chwały z powodu chwały, która tamtą przewyższa. Jeśli bowiem chwałę miało to, co przemija, daleko więcej jaśnieje w chwale to, co trwa. Mając więc taką nadzieję, bardzo śmiało sobie poczynamy, a nie jak tak jak Mojżesz, który kładł zasłonę na oblicze swoje, aby synowie izraelscy nie patrzyli na koniec tego, co miało ustać, lecz umysły ich otępiały, albowiem aż do dnia dzisiejszego przy czytaniu Starego Przymierza ta sama zasłona pozostaje nieodsłonięta, gdyż w Chrystusie zostaje ona usunięta. Tak jest aż do po dzień dzisiejszy, ilekroć czyta się Mojżesza, zasłona leży na ich sercu, lecz gdy się do Pana nawrócą, zasłona zostaje zdjęta. A Pan jest duchem, gdzie zaś duch Pański, tam wolność. My wszyscy tedy z odsłoniętym obliczem, oglądając jak w zwierciadle chwałę Pana, zostajemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały chwałę, jako to sprawia Pan, który jest duchem. Amen. Wytłumacza apostoł Paweł, że jak obiecał Koryntiom, że po Macedonii pojedzie do Koryntu, aby ich zobaczył, aby mieli społeczność miłości, zmienił zdanie i zmienił zdanie nie dlatego, że decyzje jego nie są trwałe, nie są tak i amen, ale dlatego, bo chciał, idąc tam, chciał nie zasmucić ich przez kontrolę, ale chciał ich pocieszyć poprzez Słowo Boże, po posłuszeństwu ich w woli Bożej. I to jest właśnie wola Boga, która jest wyrażana poprzez apostoła Pawła. Człowiek Boży nie chce zasmucać, pomimo że chce poprawiać.
Nie chcę rozczarowywać, ale chcę pocieszać i chcę wzmacniać. Jednak jest potrzebne wiele razy, jak coś się dzieje, co nie jest zgodne z wolą Boga dla kogoś albo u kogoś, aby mu opisał, aby mu wytłumaczył, bo miłuje ich, ale miłuje ich nie poprzez uczucie, ale w prawdzie i w czynie, czyli dla ich dobra. Miłość Jego, apostoła Pawła, tak jak miłość Boża, ma jeden cel. Błogosławieństwo w tym życiu, ale i dziedzictwo, królestwo niebios po tym życiu, które przemija. Te pragnienie Boże przemija i jest urzeczywistniane w życiu człowieka, jak trwamy i zachowujemy przykazania Boże, ale i czynimy to, co mu się podoba. Jak człowiek odejdzie od Słowa Bożego, wtedy znajduje się w nieprawości i każda nieprawość jest grzechem, i jak jest w grzechu i w dodatku bez zrozumienia, czy ze zrozumieniem, ale bez upamiętania, wtedy jest w niebezpieczeństwie, że może znaleźć się niegotowy w tamtym dniu, gdzie Bóg przyjdzie porwać swój kościół, i to jest najważniejsze, ale i jeszcze bardziej jest w niebezpieczeństwie, że zadziała Bóg w jego życiu z próbą, aby wymusił na nim, aby zrozumiał i aby powrócił. Ale apostoł Paweł chce, aby to było od Boga, a nie od jego. Nie chce zasmucić ludzi, nie chce rozczarować, nie chce skontrolować, ale chce poinformować i Bóg, kontrolując, doprowadzi do upamiętania ich serca. I był poważny problem w kościele, tak jak wiemy w Koryncie, było wszeteczeństwo, trwały grzech, gdzie jeden znany brat miał związek z żoną swojego ojca. I to było wszeteczeństwo, że nawet nie ma takiego wszeteczeństwa w świecie, jak mówi apostoł Paweł. I w pierwszym liście skontrolował ich, powiedział im, że nie możecie chrzcić się z błogosławieństwa Bożego w kościele i zostawiać kwas grzechu bez skontrolowania tego grzechu i bez odrzucenia tego grzechu, i bo wynik tego będzie, że ten kwas zakwasi całe ciasto. I oczekiwał, aby dowiedzieć się o wynikach jego listu i jego kontroli, który wysłał, informując, nie krzycząc, ale informując braci i siostry od Tytusa. I plan jego był, że miał powrócić do Macedonii i później do Koryntu miał jechać, ale jednak nie po to, aby ich zasmucić, ale aby ich pocieszył, bo wierzył, że zobaczy posłuszeństwo u braci i sióstr. Ale jak dotarł do Troady, aby zwiastował Ewangelię, tam Bóg otworzył drzwi wielkie do zwiastowania, ale dlatego, że nie spotkał tam Tytusa, który miał mu powiedzieć nowości z Koryntu, wyznaje i mówi apostoł Paweł, że nie zaznałem spokoju ducha, bo nie zastałem tam Tytusa, mego brata, który by mnie poinformował co do was, i dlatego pożegnawszy się z nimi odszedłem do Macedonii i planując, że miałem jechać do Koryntu, ale dlatego, że Bóg nie stwierdził to, co oczekiwał, zmienił zdanie i powiedział, nie pojadę do Koryntu, bo nie chcę was zasmucać, bo chcę zobaczyć łaskę Bożą, jak zadziała w kościele w Koryncie, i naprawdę zadziałał i został poinformowany później, że ten, który był w grzechu, upamiętał się i kościół podporządkował się w przykazaniach Pawła, czyli w Słowie Bożym, uczynili poprawną rzecz i w taki sposób
poukładał się ten wielki problem, który był w kościele w Koryncie. Jednak pomimo, że zasmucił się, bo tam w Troadzie nie dowiedział się coś nowego i jak pojechał do Macedonii, wyznaje apostoł Paweł, że ten smutek w wyrazie wdzięczności, wiary, ufności i nadziei do Boga, że ten smutek mój i ta trudność moja nie doprowadziła mnie do w sytuacji bez wyjścia, dlatego, bo łaska Bogu, który czyni nas zawsze, że zwyciężamy w Jezusie Chrystusie, czyli wyraża w swoim smutku i to jest właśnie wielka tajemnica błogosławionego człowieka. W smutku swoim nie wyraża beznadziejności swojej, nie wyraża swojej sytuacji bez wyjścia, ale z wiarą wyraża wszechmogącość Boga, plan Boży i miłość Bożą, mówiąc, że zawsze Bóg czyni nas, że zwyciężamy w Jezusie Chrystusie. Zawsze. I jak czyni zawsze nas Bóg, że zwyciężamy i tak samo was w Koryncie uczyni, że zwyciężycie. I tak się stało. Ale i wszystkich nas czyni Bóg, że zwyciężamy. Ale kogo Bóg czyni, że zwyciężają zawsze w Chrystusie? Bo to jest, bracia i siostry, jedno prawo duchowne, nieprzekraczalne prawo. Jeszcze jedno prawo duchowne, nieprzekraczalne. Człowiek, który ufa Bogu, który ma nadzieję w Bogu i chodzi zachowując przykazania Boże i czyniąc to, co się podoba Bogu, ile może, znajduje nie tylko przychylność Bożą, ochronę Bożą, ale i rozkoszuje się w zwycięstwie, które Bóg daje zawsze w Jezusie Chrystusie. I z tym zwycięstwem co się dzieje? Dlaczego czyni Bóg, że zawsze zwyciężamy? Bo w ten sposób pokazuje w każdym miejscu poprzez nas wonność poznania Bożego. Poznanie Jezusa Chrystusa jest to, co daje wonność w naszym życiu, bo jest pokazane, że Bóg, jak jest jednym człowiekiem, błogosławi go, rozmnaża go i zawsze mu daje zwycięstwo. Nie zwycięstwo, tak jak my mamy na myśli wiele razy, bo nie jest zwycięstwo to, co my chcemy, aby się stało w naszym życiu. Ile by to nie wydawało nam się piękne, zwycięstwem jest tym, to, co Bóg chce, które jest naprawdę dobrą rzeczą dla ludzi i przychylną dla Boga. I w dodatku apostoł Paweł, który interesuje się bardzo o poznanie Jezusa Chrystusa, wyznaje, że abym poznał, abym rozkoszował się w poznaniu Jezusa Chrystusa, w wonności poznania Jezusa Chrystusa, wszystko, co uważałem, że jest ważne w naszym życiu, w moim życiu, stwierdziłem, że jest szkodą, bo co jest wielką rzeczą w tym świecie, jest obrzydzeniem dla Boga. I wszystko, co twierdziłem w moim życiu, że było wielkie przed poznaniem Chrystusa, że jest ważne, że jest wielkie, ja stwierdziłem, że jest szkodą dla mnie. I w dodatku, że są śmiećmi dla mnie naprzeciwko poznania Jezusa Chrystusa. To więc, co chce Bóg? Aby objawiał się poprzez ludzi. Aby objawiał wonność poznania Jezusa Chrystusa i poprzez zwycięstwo, które daje w Chrystusie, to nie tylko zrozumiał apostoł Paweł, ale i
prosi o to, zachowując przykazania Jego, czyniając to, co się podoba Panu, że podobając się, żyje wobec Boga, aby podarował mu Bóg zawsze zwycięstwo poprzez Jezusa Chrystusa jako wonność dla każdego człowieka po całej ziemi. I powiedzmy jeszcze coś więcej na ten temat. To nie jest ważne i nie tyczy się tylko apostoła Pawła, ale to jest, się tyczy tak samo każdego z nas osobna. To jest plan Boży. Z łaską swoją Bóg poprzez Jezusa Chrystusa czyni każdego z nas osobna, aby zwyciężał poprzez Jezusa Chrystusa z celem, aby dawał wonność poznania Jezusa Chrystusa poprzez swoje dzieci, poprzez każdego wierzącego u wszystkich ludzi. Nie zapominajmy, że Bóg jest Ojcem miłosiernym i wszelkiej pociechy, bo pociesza nas w każdym smutku naszym poprzez pociechę, którą On tylko może dać ludziom, doskonałą pociechę, i to jest rozwiązanie problemów. Ale nie rozwiązanie problemów tak jak my chcemy, powtarzam, ale rozwiązanie problemów tak jak Bóg pomyślał, i myśli Boże są mądre, bardzo mądre, jedyne, bo czyni dla nas jeszcze więcej od tego, o co prosimy albo rozumiemy, ale według mocy działającej w nas poprzez Ducha Świętego. I poprzez Chrystusa byśmy poznali, że myśmy, mówi apostoł Paweł, i wy jesteście wonnością dla Boga. Wonnością dla Boga, ale i dla ludzi. Wonnością Chrystusową dla Boga. I tutaj jest coś bardzo ważnego, abyśmy zrozumieli, że poprzez nasze życie, poprzez nasze posłuszeństwo, poprzez naszą wiarę, poprzez nasze modlitwy dociera wonność do Boga. Jest wychwalany Bóg. Poprzez Twoje życie jest wychwalany Bóg. I powtarzam, jak jesteśmy posłuszni, tak jak był posłuszny Kościół w Koryncie, aby odrzucił grzech, podporządkowując Słowo Boże, zachowując przykazania Jego i czyniąc to, co się podoba Bogu. Życie chrześcijanina jest bojem, ale jednocześnie zwycięstwem. Bo walki w naszym życiu nie robimy my, ale robi Chrystus dla nas. Człowiek jednak, który nie może podjąć decyzji, tej decyzji, aby uczynił wolę Boga, człowiek ten ani do zwycięstwa nie dotrze, ani nic z tego. Odwrotnie, pomimo że powinien według woli Boga chodzić od chwały do chwały, od wiary do wiary, i od błogosławieństwa do błogosławieństwa, chodzi od zawstydu do zawstydu i dociera do momentu, że jest wyzywane imię Pana poprzez tego człowieka, który nazywa się chrześcijanin albo mówi, że wyznaje Jezusa Chrystusa. Jak bardzo ważne jest, bracia i siostry, abyśmy prosili, nie możemy sami, ale możemy z łaski Chrystusowej. Możemy wzywając, bo jest napisane i słowo nie może się zaprzeć, że Bóg staje się i jest zapłatą dla tych, którzy Go wzywają. Wzywając pomoc od Boga, wzywając imię Jezusa Chrystusa, rozkoszujemy się w obecności Boga, w łasce i w miłosierdziu i w łasce Chrystusowej, ale jednocześnie na koniec w zwycięstwie poprzez Jezusa Chrystusa i stajemy się wonnością dla Boga, ale i dla ludzi,
dla tych, którzy są zbawieni i dla tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci, a dla drugich woń życia. I jak i widzi jeden człowiek zbawiony błogosławieństwo Boże u swojego brata, wychwala Boga, wzrasta jego wiara, wzrasta jego pociecha i wie, że Bóg, dlatego, bo nie ma względu na osobę, tak jak pobłogosławił mojego brata, tak bardzo, jak pomimo, że jest podobny do mnie i w taki sposób pobłogosławi i mnie, dlatego, bo jestem podobny do niego. Woń życia ku życiu dla tych, którzy są zbawieni. Bo jeden staje się przykładem dla drugiego. Jak przyjdzie jeden i wyzna, że ja byłem grzesznikiem, uzależnionym, marnym, rozwaloną rodziną i zawołałem do Chrystusa i Chrystus mnie na nowo narodził, ochrzcił mnie Duchem Świętym, zbawił moją żonę, moją rodzinę, moje dzieci. Wszyscy bierzemy pocieszenie i odwagę. I wolność poprzez Chrystusa, która wychodzi od człowieka, którego pobłogosławił i dał Bóg zwycięstwo, dociera do nas i radujemy się w taki sposób, bo sam Bóg pobłogosławił go i to jest ten sam Bóg, którego my uwielbiamy. Ale dla tych, którzy są dla potępienia, są, jest wonnością śmierci ku śmierci. Nie woń, smród śmierci ku śmierci. Bo potępiony wie, że nie ma nic wspólnego z Chrystusem, z chrześcijaninem. Chrześcijanin nie pali. A potępiony mówi, że nie mogę uciąć papierosów. Chrześcijanin ma błogosławioną rodzinę, a potępiony ma rozwaloną rodzinę. Chrześcijanin wychwala Boga, potępiony przeklina Boga. Zbawiony ma radość, miłość, pokój, owoc Ducha Świętego, czyli miłość, cierpliwość, może przebaczać, dobrotliwość. Jest korzystny, ma pokój, nie ma podstępu w sobie, jest dobry. Ma pasterza, swojego Pana. Bo jest napisane, że Pan jest moim pasterzem i dlatego niczego mi nie braknie. Kto może to powiedzieć? Kto może powiedzieć to w tych trudnych czasach? Kto może powiedzieć tą rzecz, że Pan jest moim pasterzem i niczego mi nie braknie? Wierzycie w to, bracia i siostry? To jest Słowo Boże. Biada nam, jak nie wierzymy w Słowo Boże. Ale nie jest prostą rzeczą, że powiesz, że Pan jest moim pasterzem, abyś kontynuował i powiedział, że niczego mi nie braknie. Chrystus mi mówi, że abym ja był Twoim pasterzem, moje owce słuchają głosu mojego, nie słuchają innych głosów, biegną, aby posłuchać mój głos, rozumieją mój głos, są posłuszni w moim głosie i są posłuszni. I wtedy ich życie, tych owiec ja biorę w moje ręce. I jak ta owca ma dobrego pasterza, wtedy mu nie brakuje niczego, bo latem prowadzi go w góry, aby tam się pasł, a zimą sprowadza je na dół, na niziny, aby nie zmarzły i są schowane w stajni. Co rano, nie jak wschodzi słońce, co rano przed wzejściem słońca budzi się. Nie liczy się ze swoim dobrobytem, ale liczy się z dobrobytem swoich owiec. Tak bardzo umiłował Bóg świat, że nie było mu smutno swojego Syna i wysłał go i zobaczył go jako przekleństwo na krzyżu, na Golgocie. Kogo? Swojego Syna jednorodzonego. Nie liczy się
z tym, co miłuje, ale liczy się tych, których kocha i tych, których miłuje Bóg, jest człowiek. Ale jaki człowiek? Nie wszyscy ludzie. Tylko ci, którzy przyjmują Jezusa Chrystusa i słowa Jego, czyli Ewangelia Chrystusowa, tym dał Bóg władzę, że mogą stać się i są dziećmi Bożymi. Mogą być owcami Jego pastwiska. Owce moje więc słuchają mojego głosu. Nie słuchają innych rzeczy, nie wzywają innych rzeczy, słuchają mojego głosu, idą za mną. I gdzie ja jestem, oni tam są. Jak więc człowiek podejmie tą decyzję i powie: chcę być owcą pastwiska Chrystusowego. Amen. Chcemy tego? Chcę, ja chcę. Co wam powiedzieć mam? Ja chcę tego bardzo. Jak coś chcę w moim życiu, chcę, aby Jezus Chrystus był moim pasterzem. Ale powiem wam coś. Pan chce więcej ode mnie, aby był moim pasterzem. Bo ja kocham Chrystusa, ale Bóg nas umiłował miłością wieczną. Zaprosił nas miłosierdziem. Miłość Boża jest nieskończona, jedyna. Jezus Chrystus wysłany poprzez Ojca do życia każdego z nas osobna. Pierwszą rzecz, którą czyni, jest, że jest twoim przyjacielem. Wiesz, co to znaczy, że twoim przyjacielem jest Jezus Chrystus? Przyjaciel, nie w słowach, nie w wyobraźniach. Nie chodzi chrześcijanin z wyobraźniami. Chrześcijanin chodzi z czynem i z prawdą. Z amen i z tak, ze słowem. Wiesz, co to znaczy przyjaciel twój? Że pójdziesz do Niego i powiesz Mu głębokości swojego serca i będzie Cię wysłuchiwał z uwagą. I stanie się Twoim doradzicielem. Będzie Ci dawał mądrość. Będzie Cię uczył po drodze, po której powinieneś chodzić. Będzie Ci doradzał. I będzie starał się w każdym szczególe Twojego życia, w każdej sekundzie Twojego czasu życia. W nieskończonej Jego miłości, która jest jedyna i zbawiająca. I nie chce od nas, bracia i siostry, wielkich rzeczy. Nasze serce chce od nas. I dlatego woła Słowo Boże: Twoje serce oddaj mi, Synu mój, bo z niego wychodzą wszelkie źródła Twojego życia. Może człowiek dać swoje serce sąsiadce, sąsiadowi, może dać swoje serce dla koszykówki, dla piłki nożnej, może dać swoje serce dla kina, może stać się aktorem, może stać się piłkarzem, może stać się naukowcem, może stać się dobrym mężem, dobrą żoną, może stać się dobrym zawodowcem i może żyć dla tych rzeczy. I to jednak ma konsekwencje. Jak chcesz być dobrym zawodowcem, staniesz się, ale nie będziesz szczęśliwym, błogosławionym człowiekiem Bożym. Jak chcesz być szczęśliwym, błogosławionym mężem Bożym, którym w dodatku Słowo Boże mówi, że będziesz jak drzewo zasadzone przy żywych źródłach. Jedno drzewo, które jest zasadzone obok rzeki. I jak przyjdzie susza, nic mu nie przeszkodzi, bo bierze z korzeni wodę z rzeki. I jak przyjdzie mróz, nic mu się nie stanie. I szczególnie, bracia i siostry, w tych złych czasach tylko ci, którzy są zasadzeni koło źródeł wód żywych, będą jak drzewa, które liście ich są bujne, jest piękne, nie stara się, aby był pięknym, jest pięknym, bo piękność jest od Boga, ale jest tak samo z owocem, ma dobry owoc, bardzo dobry owoc i owoc jego trwa, owoc jest jego rodzina, jego praca, jego życie, jego dusza, jego związek z Bogiem, jego związek z ludźmi. Dobry owoc. I staje się człowiek zbawionym dla wonności, dla Boga,
poprzez Jezusa Chrystusa i dla wszystkich ludzi. I to jest tak łatwo. Powiedz, jak powiesz: Chrystusie, zbaw mnie, pomóż mi. Tutaj prosimy o pomoc bardzo łatwo od innych ludzi. Wszyscy ludzie proszą o pomoc. Od najbiedniejszych do najbogatszych, którzy proszą o pomoc, od szczególnych ludzi, aby nie stracili swoich pieniędzy. Wszyscy pomagają pomóc. Nie jest warto, abyśmy poprosili o pomoc od Wszechmogącego, od Pana wszelkiej mocy, ziemskiej mocy, niebieskiej mocy, podziemskiej mocy, z jedną wiarą. Prosimy o pomoc od psychologów, od lekarzy, od lekarstw. I dobrze robimy. I lekarze i uzdrowienia są od Boga, ale nie jest lepiej, abyśmy poszli do Boga, który wszystko zna. Pomóż mi co do moich dzieci, pomóż mi z moją żoną, pomóż mi z moim mężem, z moją pracą, ale proś się naprzód, mówi Bóg. I to jest wielka tajemnica królestw chrześcijanina. Królestwo niebios, wieczne życie, sprawiedliwość Bożą, niesprawiedliwość ludzką i wszystko inne, co wam jest potrzebne, Bóg wam da. Jest pięknym życiem, życie chrześcijanina. Jest rozkoszeniem. I nie tylko to, ale i drzewo zasadzone koło wód żywych ma liście bujne i owoc obfity, ale cokolwiek czyni, Bóg mu będzie powodził. I jakby to nam mówili ludzie, być może nie wierzylibyśmy im, ale to jednak nam mówi Bóg Wszechmogący poprzez tą książkę, która jest Słowem Bożym, z Boga natchnionym. To jest książka naszego konstruktora. Jak kupujemy jakąś maszynę, jakieś urządzenie, wtedy bierzemy instrukcję, bo tylko z instrukcji będziemy mogli dowiedzieć się, będziemy mogli żyć, będziemy mogli wybrać drogocenne i abyśmy odrzucili pospolite. Tylko poprzez Ewangelię Chrystusową człowiek może przyjąć moc, bo Ewangelia Chrystusowa jest mocą Boga, która zbawia tylko tych, którzy wierzą. Apostoł Paweł więc wyznaje i mówi, że dla zbawionych jesteśmy wonią życia ku życia i dla potępionych wonią śmierci ku śmierci. Stoi naprzeciwko tego cudu zwycięstwa, które Bóg daje, z jednym pytaniem: a do tego, któż jest zdatny? Jest człowiek, który jest zdatny, który jest zdolny, aby był wonią życia ku życia albo wonią śmierci ku śmierci, aby był wonnością Chrystusową dla Boga i wonnością dla wszystkich ludzi. Kto może i kto jest zdatny i zdolny do tego? I wytłumacza, kim jest ten. My jesteśmy zdatni, dlatego, bo nie tak jak inni, którzy handlują Słowo Bożem, nazywając się oszustni chrześcijanie, nauczyciele, którzy mają postać pobożności, ale zapierają się mocy Bożej, ustami wyznają Jezusa Chrystusa, ale ich życiem, ich sercem jest wyzywane imię Chrystusa, ale my to, co my mówimy, żyjemy i będziemy żyli w ciągu dalszym w ten sposób. Nie handlujemy Słowem Bożym, nie wykorzystujemy Słowo Boże. Choć pomodlisz się, ale daj mi 100 euro za jedną modlitwę. Dam ci 100 euro. Choć dasz mi ślub, ale ślub kosztuje. Modlitwy i co chce człowiek? Chrystus mówi, że za darmo wzięliście, za darmo dajcie.
i nie stwarza kibiców chrześcijanin. W Kościele Chrystusowym nie ma dowódców, nie ma przewodników, nie ma liderów, nie ma wielkich imion, nazwisk. W Kościele Chrystusowym jest jeden przewodnik, Jezus Chrystus. Jeden rządzi w Kościele Chrystusowym, Duch Święty. I jeden stara się Kościołem Chrystusowym, Ojciec nas niebieski. Kościół Chrystusowy jest żywym organizmem. Nie jest spotkaniem albo organizacją ludzką. Tylko w Kościele Chrystusowym widzisz rękę Bożą. 500 ludzi i ani jeden nie pali. Znajdźcie mi takich ludzi, takie spotkanie, gdzie należą do jednej wspólnoty i że nie pali ani jeden papierosów na przykład. I między wszystkimi tymi braćmi jest dobrotliwość, nie ma podstępu, że nie wymuszamy naszej korzyści, ale korzyść drugiego. Gdzie to jest taka rzecz? Nie ma nigdzie. Kościół Chrystusowy jest cudem, wielkim cudem, cudem Bożym poprzez Jezusa Chrystusa i Ducha Świętego. Nie kłócą się, nie złoszczą się, nie wymuszają, ale płaczą z tymi, którzy płaczą, płaczą z tymi, którzy płaczą i radują się z tymi, którzy się radują. Kościół Chrystusowy jest oblubienicą. Kościół Chrystusowy jest ciałem Chrystusowym. I wszyscy my jesteśmy członkami ciała Chrystusowego, gdzie głową jest tylko Jezus Chrystus, Pan wszelkiej mocy, niebieskiej, Pan ziemskiej, Pan podziemskiej, Pan. Nie mówimy o małym Chrystusiku. Kościół Chrystusowy nie pokazuje małego Chrystusika. Nie pokazuje małego obrazku albo jednego posągu pięknego, ale Kościół Chrystusowy ma do pokazania Pana Wszechmogącego, Pana wszelkiej mocy, za Pana zastępów, Bóg, który powiedział, niech się stanie słowo, światło i stało się. Między nami nie ma ludzi wielkich i jak są, wtedy zostaną straceni. Biada im, ale między nami są ludzie, którzy zmniejszają, aby zwiększał się Chrystus, którzy chowają się, aby był widoczny Chrystus. Nie ma nauczycieli, przewodników, teologów. Uczniowie są tylko w Kościele Chrystusowym. Wszyscy razem uczymy się z jednym nauczycielem, z Jezusem Chrystusem, z jednym przewodnikiem i liderem, Jezusem Chrystusem. Z jednym Panem, Jezusem Chrystusem. I staramy się, chodząc odwrotnie, co do prądu, staramy się o naszą duszę, co do dzieła Bożego, ale i o zbawienie ludzi. Dobry bój, mówi apostoł Paweł, kto to może powiedzieć? Dobry bojowałem całe moje życie, wiarę zachowałem, drogę moją zakończyłem i teraz nic mi nie pozostaje, jak tylko korona sprawiedliwości, wieniec sprawiedliwości, w której dobry, sprawiedliwy sędzia da mi, ale nie tylko mi, ale każdemu, który z pragnieniem oczekuje na Jezusa Chrystusa, aby wszedł do Jego życia. Z pragnieniem prosi o Jezusa Chrystusa i wzywa Go, aby był w Jego życiu. My więc nie handlujemy Słowem Bożym. I tak jak mówi w dodatku apostoł Paweł w liście do Rzymian, że gniew Boży jest objawiony w każdej bezbożności i niesprawiedliwości Bożej, którzy trzymają prawdę w niesprawiedliwości. My nie trzymamy prawdy, nie chowamy prawdy. Nasze poznanie nie jest naszym poznaniem, ale jest ze Słowa Bożego. Nie jest, że Bóg nam daje dary i mówimy nasze zdania, ale Bóg nam daje dary, abyśmy mówili
poznania Boże. Daje dary i charyzmy Ty w Kościele, abyśmy mogli chodzić po Słowie Bożym. Nie chcemy dodawać ani ujmować, nie chcemy zmieniać, nie chcemy upiększać rzeczy. Rzeczy nie są piękne. Wejdźcie poprzez wąską bramę, mówi Chrystus, i chodźcie po smutnej drodze, bo tylko wtedy dotrzecie do Królestwa Niebios. Droga chrześcijanina nie jest piękna, jest pełna chwastów i kolców. Wszyscy ci, którzy chcą żyć pobożnie, będą prześladowani. Nie oszukuje nas Chrystus, ale życie nasze będzie w błogosławieństwie Bożym, w łasce Bożej, w rozkoszowaniu się Bożym. I dziękujemy Bogu za to. W łasce Bożej, który czyni nas, że zawsze zwyciężamy w Chrystusie Jezusie i stajemy się wonnością Chrystusową dla Boga i dla ludzi. Czyli my nie handlujemy Słowem Bożym, ale jak głosimy ze szczerością, z prawdą. Jedna jest prawda, Słowo Boże. Jedna jest prawda, Jezus Chrystus. Ja jestem prawdą, mówi Jezus Chrystus. Ja jestem prawdą. Nie jest człowiek prawdą. Chrystus jest prawdą. My jesteśmy z prawdy. Ja jestem światłem tego świata, mówi Chrystus. I wy macie światło ze światła. Ze światła prawdziwego. Wy jesteście solą ziemi. Chrystus jest źródłem wód żywych. Jak stoimy, mówi apostoł Paweł do Koryntian, ze szczerością. Co mówimy, to mamy na myśli. I co mamy na myśli, to robimy. I co robimy, tego uczymy. Bo ten, który wykonuje, będzie nazwany wielkim. Jak będę zwiastował, że Chrystus na nowo narodza, jak się nie na nowo narodziłem? Jak będę zwiastował, że Chrystus chrzci Duchem Świętym, jak mnie nie ochrzcił Duchem Świętym? Jak wyznamy, że Chrystus uzdrawia wszelką chorobę i niemoc, jak nas nie uzdrowił? Jak wyznamy, że Jezus Chrystus wyzwala nas, jak nas nie wyzwolił nigdy? Ze szczerością zwiastujemy i ze szczerością świadczymy, ale jak od Boga, czyli z woli Boga, poprzez obecność Bożą, poprzez prawdę Bożą, poprzez jedyność jednego gospodarza, który stworzył rzeczy widzialne i niewidzialne. Ale i wobec Boga zwiastujemy, żyjemy, świadczymy z bogobojnością, bo wiemy, że Bóg nas widzi. Nie chowamy się, nie możesz schować się przed Bogiem. Przed ludźmi mogę się schować i mogę też was okłamać, ale przed Bogiem nie mogę się schować. I jak człowiek ma bogobojność, szacunek Boży, poznanie Boże, wie, że Bóg, z Bogiem nie można się bawić, ale co sieje człowiek, to będzie zbierał. Jak siejesz w ciele, będzie zbierał zniszczenie. Jak siejesz w duchu, będzie zbierał z ducha życie wieczne. I na koniec mówimy jest w Chrystusie Jezusie. Czyli mówimy tak, jakbyśmy mówili Słowa Boże. Mówimy z łaską Chrystusową. Nie jest zdolność nasza poprzez naszą moc, ale nasza zdolność jest od Boga. Wszelka dobra cząstka i wszelkie doskonała rzecz z góry jest wysłana i schodzi od Ojca Światłości. Wszystko, co mamy dobrego, wiemy i wyznajemy i dziękujemy i wychwalamy Boga za to, że to nie jest nasze, ale Bóg nam to podarował. I cokolwiek, i czymkolwiek to jest, zdrowie, życie, rodzina, kościół, zbawienie,
charyzmaty, moc, cokolwiek mamy jest dobrą rzeczą i cokolwiek dobrego mamy, wyznajemy, że nie jesteśmy warci tego i że to nie jest nasze, ale znaleźliśmy łaskę od Boga. I chwała Bogu mu za to. Ale wiemy też, że cokolwiek złego mamy, jest to nasze. Bóg nie wypróbuje nikogo, ale człowiek jest wypróbowywany poprzez swoją pożądliwość. Ja pragnę zło, ja pragnę grzech. I poprzez tą pożądliwość jestem pociągany. Poprzez kogo? Poprzez diabła, który kusi ludzi. I wtedy w sercu moim jest, rodzi się grzech. Poprzez pożądliwość rodzi się grzech i jak grzech, jak nie zdążę się upamiętać, abym odrzucił grzech, jak wtedy grzech się urodzi, wtedy zapłatą za grzech jest śmierć. Nie są prostymi rzeczami wszystkie te rzeczy, bracia i siostry. To nie są proste rzeczy. Jest to jednak łatwe i błogosławione, jak przyjmiemy do naszego życia i wezwiemy i poprosimy o oblicze Chrystusa i moc zmartwychwstania Jego. Wtedy da nam władzę Bóg, abyśmy byli dziećmi Bożymi. Dziećmi Bożymi, współdziedzicami Bożymi i współdziedzicami Jezusa Chrystusa. I dziecko Boże nie jest czymś zwykłym, nie jest teoria, to nie jest sytuacja teoretyczna. Ja miałem 4 dzieci i mój dom był ich. Mieli klucz i wchodzili kiedykolwiek do domu. Ja i moja żona staraliśmy się o nasze dzieci. I jakąkolwiek mieli potrzebę, przychodzili do nas. Chcę buty, chcę ubranie, chcę rower, chcę lekarza. Kto im pomagał? Wy macie swoje dzieci. Ale teraz jednak moje dzieci mają też innego Ojca Niebieskiego. I co chcemy? Dlaczego? Bo przyjęliśmy Chrystusa i co chcemy, idziemy do Niego. Ojcze! I mówi, tutaj jestem, słucham Cię. I nie mamy tylko Ojca, który nas wysłuchuje, ale mamy też Jezusa Chrystusa, który pośredniczy. Ojcze, wysłuchaj swoje dziecko, posłuchaj, co Ci mówi, odpowiedz mu. Jest pośrednikiem naszym, ale mamy też Ducha Świętego, Pocieszyciela, który poprzez westchnienia niewysłowione wyraża poprzez nas prośby i wtedy o cokolwiek prosimy, będzie nam dawał, bo jest napisane, proście, a będzie wam dane. Wezwijcie i znajdziecie, szukajcie i znajdziecie, pukajcie i otworzą wam. Bo ten, który szuka, znajduje, ten, który prosi, bierze i ten, który puka, zostaną mu otworzone. I nie starczy tylko to, ale i nasz Pan mówi jeszcze coś lepszego. Proście i będziecie brali zawsze, a radość była zawsze zupełna. Kto może nam to powiedzieć? Kto może nam to powiedzieć i może, że to będzie prawdą? Kto może to powiedzieć i będziemy się rozkoszować w tym? Tylko Pan Wszechmogący, do którego należy chwała, cześć, pokłon, uwielbienie teraz i na wieki wieków. Amen.